Dzień dobry, witam serdecznie. To jest rozmowa ściśle jawna, a dziś moim gościem jest Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. No pewnie nie będzie pan zaskoczony, ale zadam to pytanie, które w przypadku sektora lotniczego chyba jest kluczowe. Na ile ta trzecia fala, która no jest coraz brutalniejsza, coraz więcej zakażonych, coraz więcej osób ponosi śmierć z powodu koronawirusa, jak ta trzecia fala wpływa na sektor lotniczy? No trzecia fala niestety bardzo negatywnie wpływa. Jak możemy powiedzieć, że 2020 rok zamknęliśmy między 70 a 75% straty pasażerów rok do roku między 19 a 20, to w pierwszych dwóch miesiącach, bo jeszcze marzec statystyki niepełne zeszły, to ten procent sięga już 80%. Mamy duże ograniczenia w lataniu, państwa powprowadzały restrykcje. I trudno jest podróżować w tej chwili. Linie lotnicze wycofują połączenia, także nie jest łatwo. A w takim razie jak wygląda sytuacja tak co, na co dzień? To znaczy jak wygląda dzisiaj taki zwykły dzień na lotnisku w Polsce, na lotnisku w Lublinie? Tych pasażerów jest dużo, tych linii lotniczych, które latają, jest sporo. Jak to na co dzień wygląda? No jest bardzo, bardzo mało, bym powiedział. My u nas na lotnisku mamy w tej chwili trzy kierunki, które obsługujemy, czyli Londyn, Luton, Oslo i Warszawa. Od zmiany czasu, czyli od soboty mamy też połączenie z Warszawą. No jest to ograniczenie w postaci położonych restrykcji w lotniskach, do których latamy, tak jak i u nas. Potrzebni pasażerowie muszą mieć te testy, żeby kwarantanny nie przechodzić. W każdym z państw, o których wymieniłem, jest kwarantanna po przylocie. Mało tego, jeszcze w Wielkiej Brytanii zakazy wylotów są, także te ograniczenia są. Natomiast no, pasażerów mamy. No, średnio na takim połączeniu, na przykład z Luton, jak patrzę tu statystyki, średnio to jest na samolocie w granicach 80 pasażerów do Polski. No, z Polski jest troszkę mniej, w granicach 60, przy tych średnich połączeniach w marcu, no tak uśrednionych. Wykonujemy testy pasażerom przed i po lądowaniu w tej chwili. No właśnie, kwestia tych testów to jest chyba jeden z istotnych, ważnych tematów. Na lotnisku w Warszawie, lotnisku Chopina, takie testy można zrobić tuż przy terminalu. Jak to wygląda u pana na lotnisku, jeśli chodzi o taką techniczną stronę dla tych, którzy latają akurat z lotniska w Lublinie? My mamy w budynku terminala osobnym wejściem dedykowane miejsce, gdzie są wykonywane testy na odlotach. Pasażer przyjeżdża, idzie, robi sobie test, wychodzi z powrotem z terminala, czeka na wynik. Jak wynik jest ujemny, wchodzi z powrotem do terminala i leci dalej. Przy powrocie między przejściem, odprawą graniczną, tak bym powiedział, czyli odebraniem bagażu po wyjściu z samolotu, też jest możliwość przejścia do firmy, która robi testy i zrobienie sobie testu. No ale żeby wejść, panie prezesie, na lotnisko, trzeba mieć wynik negatywny. No trzeba mieć, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, restrykcje krajów, do których latamy, tak jak i w Polsce, jak przyleci pasażer i nie ma testu ujemnego, no to idzie na kwarantannę. Test ujemny zwalnia z kwarantanny, a wylot też pozwala na wylot do tych krajów, jak ma pasażer test ujemny. My robimy testy, jak teraz rozporządzenie, które weszło w poniedziałek, mówi o tym, że jest 48 godzin przed, można ten test zrobić i też będzie liczony. Ale większość pasażerów robi u nas na lotnisku. Rozumiem, że musi za to dodatkowo zapłacić, tak jak na przykład na lotnisku Chopina. A jeśli chodzi o liczbę tych, którzy zostali poddani testowi właśnie przy tym punkcie, przy lotnisku, o którym pan wspomniał, to jak to się ma do liczby całkowitych, całkowitej liczby pasażerów, którzy w tym właśnie okresie latali z lotniska w Lublinie? No to ponad 70% pasażerów robi te testy u nas. Czyli to jest dużo. To jest dużo. No ponad obsłużyliśmy ponad 1000 pasażerów obsłużyliśmy w marcu, także z tego zrobiło no 500-600.
pasażerów, tak bym to powiedział. A co w takim razie z tymi pasażerami, u których okazuje się, że wynik jest pozytywny? Jak ta procedura działa? Przy wylocie z lotniska, no to niestety nie poleci, musi wrócić z powrotem do domu, także nawet do terminala nie jest wpuszczany taki pasażer. Natomiast przy przylocie do Polski na lotnisko pasażer robi sobie test, opuszcza terminal, udaje się w miejsce, wypełnia ankietę, udaje się w miejsce, gdzie będzie miał kwarantannę. Po ujemnym wyniku tego testu zgłasza do sanepidu, że ma ujemny test, wynik testu, on zresztą w systemie też będzie. I wtedy jest zwalniany z tej kwarantanny. A co w takim razie, panie prezesie, z tymi pasażerami, którzy przeszli koronawirusa, mają przeciwciała, a wynik cały czas daje efekt pozytywny? No niestety nie. To kwarantanna, tak jak to ogólne, tak jak rozporządzenie jest. Muszą iść na kwarantannę. Czyli nawet jeśli ktoś jest tak zwanym ozdrowieńcem, to i tak musi skorzystać. Jak ma dodatni wynik testu, to na kwarantannę. Czyli nie ma żadnych tutaj elementów, które zwolniłyby na przykład tych, którzy są ozdrowieńcami z tego procesu, o którym mówimy, z tej procedury? Na to chwilę nie ma, natomiast przez Unię jest przygotowywany tak zwany paszport covidowy, immunologiczny nazywany, i on będzie wtedy, w tym paszporcie będą zapisane takie rzeczy jak: czy osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, czy jest ozdrowieńcem lub wykonała test na COVID-a. I wtedy te rzeczy, co pan redaktor mówi, będą ujęte w tym paszporcie. No, prace nad tym paszportem trwają. Miały być pierwsze założenia do wczoraj do końca marca ogłoszone. Nie widziałem jeszcze, jakie tam zostały wynegocjowane w Unii Europejskiej. No natomiast też to budzi trochę sprzecznych głosów, no bo to jak gdyby dzieli trochę społeczeństwo ten paszport, nie? Bo ci, co będą zaszczepieni, będą mogli polecieć gdzieś tam, a ci, co nie będą zaszczepieni, nie ze swojej winy, nie będą mogli polecieć. Ale prace nad tym paszportem trwają i mi się wydaje, że to jest dobry kierunek, bo pokazuje też, jak u nas na lotnisku, no ci ludzie, co chcą i mają te ujemne testy, to latają i to by tak by otworzyło granicę, możliwość podróżowania. Czyli rozumiem, że ten paszport covidowy bardzo mocno pomógłby branży lotniczej, aby zacząć odbudowywać tą swoją pozycję, tą stronę finansową właśnie po epidemii, czy już tej czasie, tej epidemii koronawirusa. Tak, bo tak, bardzo by pomógł, bo jednym z takich przyczyn, że tych pasażerów mamy tylu, ile mamy, czyli linii lotniczych jest mało, to jest ten nakaz kwarantanny. Paszport załatwiłby dla tych ludzi, którzy, tak jak już wymieniłem, te trzy warunki spełnili, jeden z tych trzech warunków, zwolnienie z kwarantanny i wtedy możliwe by było podróżowanie bez ograniczeń. A czy są analizy, jakieś konkretne analizy, które by pokazywały właśnie, na ile ten paszport, wprowadzenie takiego paszportu wpłynęłoby na zwiększenie ilości pasażerów? No w tej chwili my tylko mamy takie badania, co mamy po tych testach, co przechodzimy. To sobie liczymy i z portami wymieniamy informacje na ten temat. Natomiast ja takich badań nie widziałem, natomiast no wszyscy o tym mówią, że to pomoże. Także trudno mi, według mnie pomoże. Statystyk nie znam. To w takim razie jeszcze, jeśli chodzi o samą sytuację portów lotniczych, tych regionalnych portów lotniczych w Polsce, to jak ona dzisiaj wygląda? Czy są miejsca, czy są porty lotnicze, lotniska, które są zagrożone bankructwem właśnie ze względu na spadek ilości pasażerów, no i ten cały kryzys wywołany epidemią, pandemią koronawirusa? Znaczy tu trudno mi powiedzieć, czy są zagrożone, natomiast każda sytuacja lotniska, tak jak linii lotniczej czy biura podróży, zmagamy się z tym kryzysem. No i nie jest łatwo. To bym powiedział, te trzy podmioty są razem związane z trudnościami, w trudnej sytuacji związanej z pandemią. No każde lotnisko jakoś tam sobie radzi. My u nas mamy właścicieli, którzy dbają o nasze lotnisko. To jest jedno z najmłodsze lotnisko w Polsce, bo dopiero od 8 lat funkcjonuje. Także no, nie tracimy płynności finansowej, bym powiedział. Natomiast no, myślimy o różnych rozwiązaniach, aby
brak pasażerów sobie uzupełnić innymi przychodami z działalności innej niż tylko pasażerska, tak bym powiedział. Także i większość lotnisk też tak robi. Czyli, panie prezesie, działalność cargo, bo to jest chyba ten taki element, który dzisiaj, na którym można zarabiać. Pytanie, na ile dzisiaj w tej pandemii koronawirusa transport lotniczy, transport towarów jest większy i czy widać perspektywy, że inwestycje w cargo dla takich lotnisk regionalnych jak pana lotnisko w Lublinie to jest bardzo dobre i perspektywiczne rozwiązanie? No, u nas na lotnisku dopiero od stycznia mamy cargo, aczkolwiek już mamy stałych użytkowników tego cargo i w tej chwili odprawy się odbywają. Co prawda na razie tak zwanym cargo na kołach, czyli RFS-em, my odprawiamy bilet lotniczy, wystawiamy na to cargo, ono to jedzie gdzieś do innego portu i stamtąd leci. Ale to jest kwestia, kiedy się wepniemy w ten łańcuch logistyczny i cargo już będzie samolotowe z lotniska u nas. Perspektywy między regionu lubelskiego i tych firm, które są bardzo duże na cargo. Wzrost cargo na przykładzie lotniska w Katowicach mogę powiedzieć, gdzie średnio 33% jest, dokładnie 33,3% wzrost jest cargo sprzed do dzisiaj. Sprzed pandemii, także widać, że to rośnie. Dlaczego do Katowic ja się porównuję? Bo Katowice są na południu Polski, my jesteśmy na wschodzie Polski, w takim mniej więcej samym ułożeniu regionalnym, mówię co do granicy i do zasobów. Tam co prawda jest rozwinięty przemysł i tak dalej, my natomiast mamy rolnictwo i ja dopatruję wzrostu karga w produktach rolniczych i eksportu tych produktów do różnych krajów Europy i świata. No, pytam trochę nie bez przyczyny o tą kwestię cargo, o tą kwestię dywersyfikacji przychodów, bo pytanie, panie prezesie, jak będzie wyglądał sektor lotniczy po tej pandemii? Czy to będzie wyglądało tak jak wcześniej i wrócimy do takiego latania, jak pamiętamy wcześniej, czy też coś się zmieni i będzie to wyglądało jednak inaczej? No, na pewno się zmieni. Do tego samego już nie wrócimy, bo tak jak powrót do lotów, no czego teraz nie ma? Lotów biznesowych i powrót do tych lotów biznesowych będzie bardzo trudny. Rozdzieli się według mnie też cargo. Dużo samolotów, które są w tej chwili, w cudzysłowie można powiedzieć, uziemione, bo nie są wykorzystywane, jest przerabiane na samoloty cargo do wożenia towarów. To ten rynek cargo wzmocni. Co się jeszcze zmieni? Zmienia się, jak w tej chwili obserwujemy, co też my na lotnisku chcemy tą usługę, jak gdyby już ją uruchomiliśmy i chcemy, żeby się rozwijała, to tak zwane business jety. W tej chwili wzrosło duże podróżowanie prywatnymi samolotami. Nie ma połączeń, w związku z tym biznes jety weszły w ten rynek i biznesmenów, którzy muszą przyjechać, czy ktokolwiek inny prywatnie, samolotów prywatnych, jetów, bardzo dużo się pojawia w przestrzeni powietrznej. My też taką usługę obsługi tych samolotów i pasażerów w Lublinie otworzyliśmy. Mamy dwa salony executive lounge. Dla takiego lotniska to jest dużo regionalnego, także też ta usługa rośnie i to widać, że jest potrzeba tego rynku. Też Ale planujemy... to, panie prezesie, to może tu byśmy jeszcze chwilę się zatrzymali, bo to dość ciekawa informacja, że w dobie kryzysu jednak można powiedzieć, ten transport najbardziej wartościowy, tak, ten najdroższy jednak rośnie. Czy to oznacza, że te taksówki powietrzne to jest taka trochę też przyszłość tych lotnisk regionalnych, takich jak port lotniczy w Lublinie? Tak. Tak, w tym dopatrujemy swój rozwój i źródło dodatkowych przychodów. To rośnie i te biznes jety, jak obserwujemy, no można to nawet na Freightradarze popatrzeć sobie na takiej aplikacji. I tych biznes jetów bardzo dużo lata w Europie. Jak dużo, panie prezesie, jak to można ująć w liczby, jeśli chodzi na przykład o ilość lotów z Lublina w ostatnim czasie? No, jak tu nie było wcale, no to w tej chwili mieliśmy kilka takich wylotów, przylotów. A nie było, kiedyś były sporadyczne, tak bym to powiedział, poza tymi samolotami, które są zbazowane u mnie na lotnisku, a tak obcych nie było. W tej chwili już kilka było.
czyli od momentu otwarcia. Czyli panie prezesie, nawet dla tych kilku lotów opłaca się zrobić taki luksusowy boks dla tych, którzy w ten sposób podróżują? Tak, on był. My go po prostu dostosowaliśmy do realiów, bo te dwa business jety, dwa executive lounge salony mieliśmy. My po prostu je uruchomiliśmy, żeby były w ciągłym dostępie dla tych business jetów, a tak tylko one były na rejsy. A w tej chwili otworzyliśmy je 24/7. No to zobaczymy w takim razie, jak to wszystko będzie wyglądało, by ta pandemia koronawirusa jak najszybciej się zakończyła. Bardzo dziękuję mojemu gościowi. Był nim Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin. A ja się kłaniam nisko, życzę dobrego, zdrowego, spokojnego wieczoru. Kłaniam się nisko, Piotr Nisztor. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo, do widzenia.